Ja wiedziałem, że ona jest winna, że ona jest bezwzględna i że sypie do gestapo wszystkich. Wiedziałem, że musi zginąć. Ale wiesz, mówił Łukasz. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Znajdujemy się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Jest to chyba najlepsza sceneria do tego, co dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć. A dziś historia o prawdziwym człowieku. Takie właśnie historie najbardziej uwielbiam, dlatego że jest to historia o człowieku z krwi i kości, którego osobiście bardzo długo znałem i mogę spokojnie powiedzieć, że był moim przyjacielem. Witam Was w reportażu History Hiking. Jestem w kinie pod Baranami w Krakowie i dziś będzie opowieść o filmie Zagłady. Dlaczego nie filmują, że jedzie auto, a z auta wychodzi lufa pistoletu i strzelają sobie jak do zwierzyny łownej na ulicach getta? Żydzi zadają sobie pytanie w getcie. Jaki cel ma powstanie tego diabelskiego obrazu? Udaje się odnaleźć kogoś, kto zna odpowiedź. Dziś o żołnierzu Armii Krajowej, człowieku, który był egzekutorem państwa podziemnego, ale również o chłopcu, który tak naprawdę podczas II wojny światowej musiał nagle stać się mężczyzną. Jacek Wilczur i jego historia. Aby w pełni zrozumieć postać doktora Jacka Wilczura, świętej pamięci doktora Jacka Wilczura, należy cofnąć się do 1941 roku, do czerwca, kiedy Hitler atakuje Stalina, kiedy rozpoczyna się wojna między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim. I Lwów właśnie okupowany jest przez Niemców. Ojciec Wilczura to Piłsudczyk, wielki patriota. Walczył w Legionach. Jest z pochodzenia Austriakiem, z wyznania ewangelikiem, ale serce i umysł ma czysto polskie. Duch wychowania w domu u Wilczura był zawsze wielkopatriotyczny i był zawsze na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o miłość do ojczyzny. Taki człowiek Niemcom jest potrzebny. Z pochodzenia Austriak może warto go skoptować i będzie współpracował. Oczywiście ojciec Wilczura odmawia kategorycznie jakiejkolwiek współpracy z hitlerowskim okupantem. To nie trafia do gestapu. Torturują, biją okrutnie, odbijają nerki wątrobę. Ojciec Wilczura jest w końcu wypuszczony. Wraca do domu, ale pluje krwią. W niedługim czasie umiera. Wilczur wspomina, że mama wydała fortunę na trumnę. Wszystkie pieniądze, jakie były, aby ojca pochować w trumnie. I pochowano go w trumnie po cichu na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Matka Wilczura wykłada literaturę piękną, pochodzi z domu Potockich. Jest to bardzo dobry dom, dystyngowany. Właśnie ojciec i matka tworzą taki dom. Ona po śmierci ojca angażuje się w pomoc ukrywania Żydów we Lwowie. Nacjonaliści ukraińscy krzyczą, że Żydami robią zakwas, a potem wezmą się na Polaków. Skutkiem tego jest donos jednego z nacjonalistów ukraińskich. Gestapo zabija matkę i dwóch małych braciszków doktora Wilczura. Wilczur zostaje sam na ulicy w okupowanym Lwowie. Wilczur zostaje sam na ulicy okupowanego Lwowa, gdzie nacjonaliści ukraińscy razem z Niemcami dostają szału, mordują ludzi na potęgę. Musi kombinować. Okrada więc z grupą takich chłopców jak on niemieckie transporty, które jadą na wschód i wożą czekoladę, chleb, konserwy, oczywiście różnego rodzaju, powiedzmy, papierosy, zaopatrzenie, ale także benzynę. Benzyna jest najdroższa. Za spuszczenie z cysterny benzyny można w mieście dostać 2-3 kg chleba ze smalcem. Wpadają
wpadają przy właśnie spuszczaniu benzyny, łapie ich gestapo i tu zaczyna się największa gehenna doktora Jacka Wilczura. Jako chłopiec ląduje w więzieniach niemieckich, gdzie śpi na mokrej, zimnej posadce, jest przesłuchiwany i dostaje wyrok KS, kara śmierci. Cudem, partyzanci rozbijają więzienie. Wilczur jest uratowany i ma okazję, właśnie pierwszą okazję, wykonać zemstę na katach, którzy wcześniej po prostu go maltretowali. Jednym z strażników w tym więzieniu jest niejaki Johan. Jest to perfidny degenerat, który jest do tego alkoholikiem. Non-stop, Wilczur wspomina, on był non-stop pijany i demoniczny i potworny w swoich pomysłach. Pewnego dnia więźniowie dostają zupę. Ale Niemcy praktykowali taki pewien drill, że właśnie w celi dziecięcej zawsze był osadzany jeden dorosły mężczyzna, który był oczywiście z różnych wyroków niemieckich w tym więzieniu zatrzymany. I ten mężczyzna według Niemców miał trzymać dzieci za mordę. Dlaczego? Dlatego, że dzieci są bezwzględne wobec siebie jeszcze w takich trudnych warunkach. One jak szczury w klatce były ściśnięte. Mogłyby się pozabijać, podrapać za kawałek siennika, za miskę, za malutki skrawek jedzenia, okruszynkę chleba. Dlatego on trzymał po prostu dyscyplinę w celi. I kiedy oni dostali od Johana właśnie, tego alkoholika, tą zupę, to ten człowiek, który wziął tą zupę i zaczął łyżką mieszać w tym garnku, odkrył kawałki mięsa. I były to kawałki mięsa ludzkiego. Kiedy partyzanci rozbijają więzienie, ratują część z tych właśnie, których wcześniej Niemcy nie wykończyli. Wilczur jest jednym z nich i jest okazja do zemsty, bo partyzanci ustawiają w korytarzu więziennym strażników i tych, którzy znęcali się, tak samo jak i właśnie Johana, dają do dłoni broń. Można wykonać wyrok śmierci, można się zemścić wreszcie na takim hitlerowskim kacie. Nie muszę wam mówić, kto pierwszy dostał kulę w łeb. Po wyjściu z opuszczonego więzienia rozbitego przez partyzantów, Wilczur ma tylko jedną drogę. Udaje się na zachód, bo we Lwowie jest spalony. Zresztą Niemcy na pewno wyślą za nim list gończy. Idzie więc jako chłopiec, 15-letni, i błąka się. Pomagają mu dobrzy ludzie. Dochodzi do centralnej Polski, dokładnie do miejscowości Końskie. I tam, w karczmie, dostaje informację, że jest szansa, aby dostał się do oddziału partyzanckiego. Po prostu ktoś widzi w tym chłopcu możliwość uratowania go przez to, aby zaopiekowali się nim właśnie partyzanci. I tak trafia do zgrupowania w obwodzie koneckim, do zgrupowania jednego z największych i najmocniejszych polskich dowódców partyzantki, do Jana Piwnika, pseudonim Ponury. W grudniu 1943 roku, w Boże Narodzenie, Wilczur staje do raportu i melduje swojemu dowódcy, że chce wstąpić do plutonu egzekutorów. Dowódca mówi: za mały jeszcze jesteś. Wstaje drugi raz do raportu przed dokładnie Sylwestrem z 1943 na 1944 rok. I mówi dowódcy, że wyrżnęli mu w pień całą rodzinę. Ojca, matkę, małych braci. Że będzie bezwzględny, nieprzekupny i nie będzie możliwości, aby ktokolwiek po tamtej stronie był go w stanie ubłagać o darowanie życia. Jest sytuacja, że w Końskich jest pewien kapuś, którego trzeba wykończyć. A Wilczur, jako 15-letni, już ponad prawie 16-letni chłopiec, nadaje się idealnie do tej akcji. Bo mundur Hitlerjugend, który został wcześniej skombinowany przez partyzantów, pasuje idealnie na młodego Wilczura. I właśnie w tym przebraniu, w mundurze Hitlerjugend, Wilczur wykonuje swój pierwszy wyrok dla Armii Krajowej.
wyroki trzeba było wykonywać na kolaborantach, na Volksdeutschach, na wszystkich tych, którzy się niestety, ale złamali kark i współpracowali z Niemcami, ale również i też na Niemcach, ale też, mało kto o tym wie, na zwykłych bandytach. Bo przecież nie było państwa, cała struktura się rozsypała w pył, a więc zwykłe bandziorstwo też musiano likwidować. I jednym z takich bandytów był niejaki Urbanek. Był to człowiek, który już był osadzony w więzieniu przed momentem, kiedy wybuchła II wojna światowa. I kiedy oczywiście wybuchła wojna, państwo się rozsypało, co zrobił? Wyłamał ławą celę więzienną, drzwi i wyszedł. I co robił? To samo, co robił przed wojną. Grabił, mordował i był bandziorem. I na niego akurat były wydane 3 wyroki śmierci. To jest kuriozum. Bo wydała na niego wyrok śmierci Armia Krajowa, wydała na niego wyrok śmierci Żandarmeria Niemiecka i wydała na niego również wyrok śmierci Armia Ludowa. U wszystkich 3 formacji był on skończony. I Wilczur tego człowieka złapał w obławie. Jako młody chłopak szli właśnie w obławie i znalazł go pod krzakami paproci. Krzyknął: ręce do góry. Musiał się wystraszyć, bo Urbanek skoczył, powiedział: mały, mały, nie strzelaj. Wyprowadziłem go, mówi Wilczur, na szosę między właśnie drzewostanem, w sensie lasem. Tam gwizdnąłem, przyszli partyzanci. Powiedzieli: złapałeś Urbanka. Urbanek został przesłuchany, oczywiście. Szczegółów tutaj nie chcę opowiadać. Bardzo mocno przesłuchany. Wypowiedział, wyśpiewał wszystko, w jakich melinach pochowaną ma broń i łupy. No i następnie rozstrzelany. Ale co? Powieszono tego człowieka ciało na szosie Niekołańskiej, którą zawsze rano przejeżdżał patrol żandarmerii niemieckiej. I tego człowieka powieszono z tablicą, tak, na której było napisane: w darze dla niemieckiej żandarmerii od Armii Krajowej. I ci żandarmi wzięli to ciało, zawieźli oczywiście do miasteczka i tam, pijąc w knajpie, w lokalu, powiedzieli: ach, ci z Armii Krajowej to morowe chłopaki, wystawili nam Urbanka, a my za to dostaniemy jakiś medal. To były cholernie trudne czasy. Ci młodzi ludzie musieli dokonywać wyborów, które później ciążyły do ostatnich godzin ich życia. I na Wilczuru one ciążyły. Ja byłem z nim praktycznie prawie do samego końca. Pamiętam opowieść jedną, która mocno wstrząsnęła. Musiałem wykonać wyrok na konfidentce, kobiecie. Ja wiedziałem, że ona jest winna, że ona jest bezwzględna i że sypie do gestapo wszystkich. Wiedziałem, że musi zginąć. Ale wiesz, mówił Łukasz, ja taki gest, rozglądnięcie się, ja nie potrafiłem zastrzelić kobiety. Ja też wiedziałem dlaczego. Dlatego, że kult matki w domu był tak bardzo mocny. Ta matka była symbolem kobiecości. Strzelanie do kobiety, mimo że była konfidentką i oczywiście się zeszmaciła i współpracowała z gestapo, było ponad siłę tego młodego chłopca. I wtedy odmówił, poprosił dowódcę, aby zrobił to ktoś inny. Ale najciekawsze było właśnie w tych opowieściach to, że Wilczur opowiadał tak, jak było. Bez ubarwień jakichś większych, tylko tak, jak rzeczywiście to wyglądało. Mówi, wiesz, najbardziej przykre było to w wykonaniu i wydawaniu wyroków śmierci, że dochodziło do pomyłek. Przecież myśmy nie mieli sądów, nie mieliśmy ław sędziowskich, nie mieliśmy kogoś, kto będzie gromadził dokumenty. Tu decyzje podejmowane były bardzo szybko, błyskawicznie. I dochodziło w takich sytuacjach do pomyłek. Pamiętam jedną. Człowiek, który był oskarżony o współpracę, przeżył przesłuchanie takie, w którym każdy by się przyznał. Nie byłoby człowieka, który po tych technikach przesłuchania powiedziałby, że no nie przyznałby się. I kiedy ja wyprowadziłem tego człowieka z leśniczówki właśnie, bo to było przesłuchanie w lesie, powiedziałem do niego, żeby się przyznał, czy jest winny. A on z taką kamienną twarzą odpowiadał, zarzuty są nieprawdziwe, jestem niewinny. Więc wtedy powiedziałem mu,
żeby położył się w śniegu, na plecach. Tak, w śniegu, bo on był rozebrany do pasa. I jak ten śnieg go tak wymrozi, to myślałem sobie, powiedziałem mu, jak Pana ten śnieg wymrozi, to wtedy może Pan się właśnie przyzna do tego, że Pan współpracował, poda Pan kontakt. Leżał dość długo w tym śniegu, zrobił się siny, wstał, pytam się go, przyznajesz się? Oskarżenie jest nieprawdziwe. Ja jestem niewinny. To samo powtórzenie z kamienną twarzą. I wtedy Wilczur powiedział do mnie, jedyne co mogłem zrobić, bo wiedziałem, że wyrok śmierci muszę wykonać, to chciałem zrobić tak, żeby on nie wiedział, kiedy ja go wykonam. Po prostu ja nie chciałem, żeby on się bał przed śmiercią. I powiedziałem mu, a teraz niech się Pan położy w takim razie na brzuchu w ten śnieg i z drugiej strony się wymrozi. No i jak się położył na brzuchu? Wtedy, no sami wiecie, co było. Myślę, że o świętej pamięci doktorze Jacku Wilczurze można by opowiadać jeszcze bardzo długo. W ogóle mamy taki plan z History Hiking, aby pojechać do Lwowa i opowiedzieć jego historię na tych ulicach, a także odnaleźć jego dom. Być może nawet zapukamy do rodziny ukraińskiej i powiemy im, kto tu wcześniej mieszkał. W każdym razie chciałbym Wam powiedzieć, że ostatnie nasze spotkanie odbyło się w 2017 roku, kiedy Jacek, mówiliśmy sobie na ty, kończył 92 lata. Wtedy z moim serdecznym kolegą, przyjacielem Krzysztofem Ornatowskim przyjechaliśmy do niego z tortem, aby złożyć mu życzenia. I wtedy też przyjechaliśmy z kartkami, bo była to akcja z Arturem Szałkowskim z Panoramy Wałbrzyskiej, aby wszyscy ci, którzy szanują właśnie doktora Jacka Wilczura, napisali do niego kartkę. Ponad 80 kartek. To był ostatni raz, kiedy jeszcze była sprawna ta cała postać i mogła jeszcze nam po prostu opowiadać i się z nami przywitać. I wtedy powstał ten malutki, niewinny filmik. Dlaczego nie filmują, że jedzie auto, a z auta wychodzi lufa pistoletu i strzelają sobie jak do zwierzyny łownej na ulicach getta? Żydzi zadają sobie pytanie w getcie. Jaki cel ma powstanie tego diabelskiego obrazu? Udaje się odnaleźć kogoś, kto zna odpowiedź. Jeżeli interesują Was historie egzekutorów Armii Krajowej i wykonania wyroków śmierci, wydawania wyroków śmierci przez Państwo Polskie Podziemne, polecam Wam nasz odcinek o Janie Kowalkowskim, pseudonim Halszka. Link do tego odcinka znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych wspierających. Radosława Burczyka, Adamigo 50, Awid 2, Tomasza Barabasza, Grzegorza Barszcza, Bajkera Budzyka, Artura Chojeckiego, Gildorfa K., Michała Komisarskiego, Krystiana Kulikowskiego, Marcina Lukomskiego, Elsena Militaria, Galicę Production, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę, Mariusza Schuberta, Mariusza Tokaja, Andrzeja Witczaka, Vel Avit Insurance. Naszymi wspierającymi są także Wojciech Byrski, Michał Chmilarczyk, Kuba Chruściński, Radosław Depo, Robert Figurski, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Jan Gurda, Ola Kałuża, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Damian Ślęp, Krystian Wanda i inni. Bardzo Wam za to serdecznie, ogromnie dziękujemy.